Święty Paweł, rozważając tajemnicę Kościoła, pisząc do ukochanej wspólnoty do Koryntian, pokazuje na pewną zależność. Mówi o tym, że on, apostoł razem z innymi apostołami są jakby pośmiewiskiem podczas gdy Kościół zrodzony, gdy inni wierni, mogą się chlubić jakąś chwałą. On jest głupi, a kościół wierny. On jest śmieciem, a kościół jest jakoś chwalebny. On doświadcza niemocy, doświadcza prześladowania po to, abyśmy my mogli obfitować w moc. To te, ten fragment wskazuje mi jakoś pokazuje na pewną zależność, że łaska, która objawia się we mnie, objawia się w tobie bardzo często nie ma źródła w nas. Nie myśmy ją wygenerowali, ale ktoś inny, czy też dzięki zasługom innych, my możemy cieszyć się i radować tą łaską. Jednocześnie Paweł mówi o tym, że On pisze po to do nas, aby nie żeby nas zawstydzić, czy jakoś poniżyć, ale pisze nam to, abyśmy byli tego świadomi, bo jesteśmy Jego dziećmi. I mówi, że jest naszym Ojcem, bo zrodził nas przez Ewangelię. Słowo Ojciec czy, ten, czy takie wezwanie Ojciec przysługuje Pawłowi właśnie dlatego, ponieważ on, on rzeczywiście rodzi, on rzeczywiście Koryntianom przekazał, tą, przekazał wiarę, uczynił ich wierzącymi i w tym sensie stał się dla nich prawdziwie ojcem. Czy aby nie za łatwo nazywamy różnych duchownych ojcami, czy aby nie należałoby wrócić do tego, do czy, o czym mówił Pan Jezus, nie nazywajcie nikogo ojcem, macie jednego ojca, Boga. Oraz tego, na co wskazuje święty Paweł, właśnie, jeśli cię ktoś nie zrodził do wiary, jeśli ktoś nie przekazał i nie dał ci życia z powodu swoich trudów, które znosił dla Ewangelii, czy jest sens nazywać go Ojcem, czy jest sens tym językiem jakoś familiarnym sankcjonować władzę w Kościele? W dzisiejszej Ewangelii y, słyszymy y, o Szabacie, Pan Jezus y, daje naukę, jak w jaki sposób przeżywać Szabat. Y, w czasach Jezusa kazuistyka y, żydowska y, zaakcentowała taki negatywny y, y, aspekt świętowania, czego nie wolno w czasie tego świętowania. Natomiast można powiedzieć, że że jakby szabat wpierw i świętowanie ma ten, ten aspekt pozytywny. To znaczy, szabat jest świętowaniem, że Bóg stworzył człowieka. Bóg odpoczął w szabacie, ale można powiedzieć, ten odpoczynek to jest ten moment, kiedy Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. To znaczy, że Bóg wchodzi w relację ze swoim stworzeniem. Można powiedzieć, że to jest dopiero dokończenie stworzenia, to jest bycie w relacji ze swoim stworzeniem. I także szabat jest taką. Co tygodniową pamiątką też paschy, czyli miłosierdzia Bożego, w którym Bóg wyzwala swój lud. Czyli, że Szabat to nie jest czas bezczynności, ale to jest czas największej intensywności, kiedy Bóg cieszy się swoim stworzeniem, kiedy cieszy się człowiekiem, kiedy okazuje mu miłosierdzie, kiedy ma dla niego czas. I też my, przeżywając Szabat czy niedzielę, nie chodzi o to, żebyśmy mieli święty spokój i weszli w jakąś bezczynność i ją jeszcze religijnie uzasadnili, tylko żeby to był czas największej. Najbardziej, intensyw... najbardziej intensywnego naszego działania, którym jest uważność na drugiego człowieka. To jest zobaczenie, że obok mnie jest drugi człowiek, że on potrzebuje mojej obecności, potrzebuje mojego dobrego słowa, potrzebuje tego, że ja go usłyszę, że go wysłucham, że jestem przy nim obecnym. Szabat to nie jest czas bezczynności, ale to jest czas największego miłosierdzia, a myślę, że największym miłosierdziem miłosierdzie objawia się w tym, że mamy dla siebie czas, że jesteśmy na siebie uważni.